wraca do Suwałk pułk. 9 lat temu został on za czasów rządów naszych poprzedników koalicji PO-PSL w sposób niezrozumiały dla nas rozformowany i pozostał tylko niewielki dywizjon. Ten dywizjon w planach wojskowych miał również być po paru latach Suwałk zupełnie wyprowadzony. Trzeba zapytać, czemu służyły te decyzje, z czego one wynikały, jaki miały sens, jaki miały cel i jakie wojskowe, militarne, obronne uzasadnienie. Dla mnie jest to zupełnie po dziś dzień niezrozumiałe i niezrozumiałe jest dla tych, którzy o tym rozmawiają, którzy o to pytają. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi obrony narodowej, Mariuszowi Błaszczakowi, obecnemu tutaj panu ministrowi Markowi Łapińskiemu i całemu kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej, a także generalnemu dowódcy rodzajowi sił zbrojnych za tę decyzję, która dzisiaj została ogłoszona. Tak jak przypomniano już, podczas pobytu w Suwałkach minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w 2018 roku tę decyzję ogłosił. A dzisiaj ona staje się rzeczywistością. Dzisiaj dywizjon jest przekształcany w pułk. Szanowni Państwo, tutaj w pobliżu przy Smyku Suwalskiego taka decyzja była oczekiwana przez mieszkańców i taka decyzja ma powszechną akceptację. Ta decyzja zwiększa bezpieczeństwo, zwiększa także jego poczucie wśród mieszkańców, wśród obywateli, wśród mieszkańców Suwalszczyzny. Naprawdę to jest decyzja historyczna, bo te czarne chmury bardzo gęstniały, ale wreszcie przyszedł czas, że one zostały rozwiane.